Cześć! Ja jestem Technokrata i zgodnie z tytułem zapraszam Was na test RTX 4090 w moim wykonaniu. Cóż, powiem Wam szczerze tak, ja do tych testów zawsze podchodzę troszeczkę inaczej niż wszyscy. No, czasami tak samo, czasami inaczej. Natomiast ten test przede wszystkim dla mnie miał sprawdzić jedną rzecz. Czy 4090... To jest karta, która jest już kartą kompletną do grania w 4K. No i powiem Wam tak, i tak i nie, więc o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Platforma testowa to mój nowy bench test. Co prawda, testy były przeprowadzone na i7 12700K. I DDR4, bardzo szybkich, bo 4000 MHz CL16 od Patriota na Viperkach. Do tego dysk to też był. Patriot Viper, który, który testowałem już na tym kanale. E, wszystko osadzone na płycie Asrocka Steel Legends Z690, oczywiście z obsługą DDR4. No a zachłodzenie procesora odpowiedzialny był Arctic Liquid Freezer 2 z chłodnicą 360 mm. E, no ale gwiazda to oczywiście RTX 4090 od KF. A2 Model SG dokładnie, więc bardzo prosta nazwa modelowa. No i cóż, jedna wtyczka, 16 PIN, więc za zasilanie, i to też jest ważny element tego bench testu, odpowiedzialny jest zasilacz Gigabajta UD1000GM ze złączem PCI Express 5.0, więc tylko jeden kabel odpowiadał za zasilanie tej karty graficznej, i tak powiem Wam szczerze. DLSS-a, pomimo tego, iż kocham tą technologię, absolutnie tutaj olałem, z tego względu, że moim zdaniem ta technologia jest znacznie ciekawsza dla słabszych kart graficznych. Od 40.90 ja wymagałem natywnej rasteryzacji w 4K. Chociaż z podstawowymi um, ulepszeniami, czyli czy tak naprawdę z podstawowymi ustawieniami graficznymi na Ultra. E, abstrahując od RAID Racingu, ale w RAID Racingu oczywiście też tą grę sprawdziłem, choćby w Cyberpunku. Te przebitki, które tutaj lecą, to jest Cyberpunk w 4K z włączonym RAID Racingiem. 40-klatek gra osiągała bez żadnych DLSS-ów. No i jak wypadło to w testach? W testach Cóż, mogę powiedzieć tylko jedno: Jest to karta do grania w 4K na spokojnie, bez raytracingu. tracingu. Do raytracingu później przejdziemy w każdej grze. Tutaj przetestowałem to w tak naprawdę 4 grach, czyli Wiedźmin 3, bo on musiał być Cyberpunk, Assassin's Creed, Valhalla i, 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 i Dying Light 2. Oczywiście zrobiłem jeszcze test w, w 3D Marku, w Spy'u, Natomiast no, tutaj Wynik to bardzo ładne cyferki, ale e, nie o nich oczywiście mowa. Tutaj e, wynik graficzny to było aż 30, chyba 4000, z tego co dokładnie pamiętam. Jeżeli źle pamiętam, to teraz wynik Wam się wyświetla na ekranie. E, zrzut e, z tego 3D Marka, jeżeli chodzi o Cyberpunka spokojnie, 70-80 klatek w 4K, jeżeli chodzi o Wiedźmina, no tutaj 140 klatek, to jest po prostu już takie troszeczkę ograniczenie samej gry, tak gra po prostu jakoś wyżej nie chce lecieć u mnie, jeżeli chodzi o klatkaż, jeżeli chodzi o te testy, to jeszcze będę miał jakieś spostrzeżenia, ale Wam o tym powiem. Assassin's Creed Valhalla też spokojnie powyżej 60 klatek, no grubo powyżej 60 klatek, 70, 80, 90 klatek w 4K, no i Dying Light podobnie, też spokojnie powyżej 60 klatek, bez tak naprawdę spadków poniżej 60 klatek. Odpaliłem też ray tracing w Cyberpunku i w Dying Lightie. Niestety w Dying Lightie nie chciał mi działać ani Afterburner, ani Fraps, jeżeli chodzi o mierzenie ilości klatek. Więc nie byłem w stanie sprawdzić, ile w Dying Lightie, jeżeli chodzi o 4K z włączonym RT, Ta karta jest w stanie wyciągnąć. Natomiast jeżeli chodzi o Cyberpunka bez włączonego wspomagania w postaci dlss -a 40 klatek, bardzo stabilne 40 klatek. No i w sumie w tych 40 klatkach bardzo przyjemnie mi się grał. No i właśnie dlatego z jednej strony e, spokojnie jest to karta do grania w 4K, bo bez włączonego DLSS-a w 4K na tej karcie w każdą grę powyżej 60 klatek zagramy na spokojnie, a mniej wymagające będą sobie śmigać nawet bliżej 100, 120, 140 klatek, więc na monitorach, które teraz wchodzą, czyli 4K, 140 e, e, klatki, 140 Hz, e, spokojnie sobie pogracie w gry, jeżeli chcecie mieć lepszy zakres. Zakres odświeżania, większy zakres wyświetlanych klatek, więc tutaj pod tym względem też ta karta graficzna świetnie się do tego nadaje. Natomiast zauważyłem, że w moich testach niestety nie miałem na tyle czasu, żeby je jakoś powtarzać i wałkować, ale myślę, że będą, będę miał jeszcze na to czas i okazję w. No w przyszłości, nie, bo myślę, że to jest pierwszy model karty graficznej, który zaraz swoją drogą omówię, jak tutaj KFA2 się popisało, ale jeżeli chodzi o inne modele, też pewnie będą do mnie trafiać i tam będę je chciał przetestować z wydajniejszym procesorem, czy to z Ryzenem serii 7000, czy też z Intelami 13 generacji i z DDR5, -kami. bo zauważyłem pewne dropy w 1% low, jeżeli chodzi o, o klatki, i nie jest to wina karty graficznej. Ewidentnie z tego co zaobserwowałem jest to wina u mnie małej ilości pamięci RAM nie pamięci DDR5 i też słabszego procesora wydaje mi się, że jeżeli wrzuciłbym tu co najmniej 32 GB pamięci RAM być może DDR5 i wydajniejszy procesor, to ten frame rate byłby dużo stabilniejszy i 1% low nie wahałby się nie, nie różniłby się znacząco od tego co mamy w takim przeciętnym wykresie nie różniłby się, nie odstawał, tak mieliśmy tutaj kilka dropów, ale już doświadczenia wiem między innymi z Wiedźmina tam przy przejściu przez most i wejściu do Nowigradu bardzo e, lubi ucierpieć procesor, chrupnąć w zależności od tego, jeżeli on jest wąskim gardłem albo jeżeli ram jest wąskim gardłem i to już świadczy coś Mocnego tej karcie graficznej. Ja miałem taką narrację, że generalnie karty graficzne w, w procesory w, czy w 4K no niewiele uciekają kartą graficzną i tak naprawdę praktycznie dowolny tutaj procesor może być stosowany, ale już nie z tym potworem. Ta bestia. Musi mieć dobry procesor, musi mieć dużo RAM, musi mieć dobry, szybki RAM, żeby jej potencjał był w pełni wykorzystany. I to jest jedna, jeden z najważniejszych moich wniosków, który zamierzam potwierdzić jeszcze w innych testach. Być może przy okazji testów 13. generacji wtedy jeszcze raz przetestuję 4090, czy ta karta nadal będzie miała 1% low, taki niski, czy też właśnie procesor pomoże... Ustabilizować i na 90,9%. Moim zdaniem jest to kwestia ramu i procesora, więc będę musiał do swojego zestawu testowego dokupić dwie dodatkowe kości. Też te Patrioty pewnie kupię 4000 MHz, cel 16, żeby już mieć 32, no bo 16 to jest jednak mało. No ale niestety. Nie miałem większej liczby i nie miałem też jak przetestować z DDR5, bo nie chciałem ruszać swojej głównej maszyny pod te testy. Wymagałoby to bardzo dużego zachodu, a na niego niestety nie miałem czas. No i teraz możemy przejść do samej yy, karty graficznej od KFA 2. Bardzo fajna karta graficzna. Oczywiście podkreślam, jakby ktoś się nie zorientował, że nie było napisu, że nie jest to sponsorowana recenzja. Nie jest to sponsorowana recenzja. Kartę mam pożyczoną, kartę oddaję i karta jest bardzo fajna. Nie zaimponowała mi tak, że jakoś po prostu padłem na kolana. Jak dużo twórców ostatnio się zachwycało rozmiarami tej karty. Faktycznie jest gigantyczna. Ale niemalże co generacje te najwydajniejsze modele są większe jeden od drugiego, więc co generacje tak naprawdę karty nam rosną i rosną i rosną. Natomiast tutaj mamy potężne chłodzenie wykonane bardzo dobrze, nie jakoś wzorowo, dużo lepsze, dużo większe i dużo wow, wrażenie bardziej wywarła na mnie karta też od KFA 2. Hall of Fame Edition 3090i. To była karta, która no, po prostu zmiotła mnie z planszy, tym jak jest zrobiona, jakie ma właściwości termiczne itd., itd. Jej wykonanie, jej jakość po prostu absolutnie teraz jest top 1 i wszystkie inne karty, które miałem do tej pory w ręce, no niestety nie są tak imponujące jak ona. W związku z tym ta wersja SG też taka imponująca nie jest, jeżeli chodzi o wykonanie. Natomiast, jeżeli chodzi o temperatury, mamy tu, przypominam, TDP czy też TGP 450 W. Tak samo jak w przypadku właśnie 30,90 Rzeczonej. Natomiast temperatury są dużo, dużo, dużo lepsze. Karta 30% wentylatorów, około 1000 RPM na wentylatorach właśnie we wszystkich testach w 4K, zużycie 100%, temperatury około 60 stopni, 65, 66, 67. Po zamontowaniu e, bardzo fajnej rzeczy, czyli dodatkowego wentylatora, który montuje się w tym miejscu na radiatorze, około 4-5 stopni mniej, więc ja myślałem, że będzie to troszeczkę ozdoba, bo bardzo ładnie wygląda, chociaż, no powiem Wam szczerze, mógł być troszeczkę mniej plastikowy, ale to już jest czepialstwo z mojej strony, natomiast dawanie... 5 stopni przy nieekstremalnym obciążeniu. Nadal tutaj ilość RPM-ów, jeżeli chodzi o główne wentylatory, się nie zmieniła. Tylko dołożenie tego dodatkowego wentylatora, który moim zdaniem też dokłada tutaj bardzo dużo fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o wygląd, daje 5 stopni. Tutaj akurat testowałem to w Cyberpunku. 5 stopni mniej w Cyberpunku. No, powiem Wam szczerze, zarąbista sprawa. To mi się mega w tej karcie podobało i chyba każdy producent powinien wykorzystać to, że mamy tutaj przelotą Radiator i wrzucić tu ten dodatkowy wentylator, jeżeli daje on tak niskim kosztem tak duży i fajny efekt. Więc jeżeli chodzi o właściwości termiczne, mega, po prostu mega, to chłodzenie nie poszło na marne. TGP, TDP, e, takie samo jak przy 30-90 czyli 450 W, a właściwości e, cieplne i kultura pracy dużo, dużo, dużo lepsza, pomimo tego, że nie jest to. Tak imponująco wykonany układ chłodzenia jak przy e, wersji Hall of Fame Edition 3090J, to mimo wszystko miał dużo lepsze temperatury, i tutaj ogromny plus i ogromny mój zachwyt nad e, 30, 4090 pod tym e, względem. E, cóż, dodatkowo bardzo ładnie zapakowana karta. Tutaj unboxing mogliście widzieć na e, kanale IT Hardware, gdzie go przeprowadziłem. Wrzucę wam jeszcze link w opisie. Wrzucę wam też link w opisie do testów tej karty graficznej na IT Hardware, gdzie będziecie mieli większe spektrum porównawcze, jeżeli chodzi o FPS-y w grach, ponieważ moim zdaniem ja tutaj przede wszystkim chcę wyrazić swoją opinię na temat 4090, a nie rzucać do Was cyferkami. O nich możecie sobie spokojnie przeczytać na IT Hardware, czy też zobaczyć 75 milionów innych testów u całej reszty YouTuberów technologicznych. Ja bardziej skupiam się nad tym, czy ta karta jest udanym modelem, czy nie, a moim zdaniem jest bardzo udana. Modelem. Jeżeli chodzi o pobór prądu przez całą jednostkę, było to około 600 watów w grach. 600 W, właśnie w Cyberpunku też 580, 590 do 600 W dobijała cały zestaw komputerowy. Cały, nie tylko karta graficzna, ale cały zestaw komputerowy z tą I7 pobierał właśnie y, około te 600 W. Co moim zdaniem jest bardzo dobrym wynikiem, jak nagranie sobie komfortowo 4K na takim potworze. Więc 40,90 moim zdaniem bardzo udana ten model. Nie wiem, jak się ma na tle innych modeli, bo nie mam porównania, ale dla mnie bardzo udany. Jeżeli miałbym go kupić, spokojnie bym go kupił. Ładnie się prezentuje, niestety nie byłem w stanie dobrze obgrać tego podświetlenia, które jest tutaj od spodu, z tego względu, że w moim bench teście ta karta niemalże leży na podłodze. Natomiast bardzo ładnie to wygląda i z góry no, Powiem Wam szczerze, tutaj ten backplate po założeniu tego e, wentylatora, który ma swoje podświetlenie też ARGB, e, bardzo mocno wizualnie zyskuje. Powiem Wam szczerze, bardzo fajny model. Trzy złącza DisplayPort, jedno HDMI, taki już standard 4090. Powiem Wam szczerze, po testach. Jeszcze bardziej mam ochotę na 4090. Fajne karty graficzne, udane karty graficzne, dobre temperatury, cichutko przede wszystkim karta działała, e, jeżeli chodzi, no tak jak mówię, 30% wentylatorów, 1000 RPM -ów. ta karta miała, więc można powiedzieć, że ledwo się kręciła we wszystkich testach, więc mamy tu jeszcze gigantyczny zapas. No i ten wentylator montowany na backplate. -cie. Przy takich ekstremalnych obciążeniach podejrzewam, że dałby jeszcze lepszy wynik niż tylko te 5 stopni, które dawał normalnie w takich testach gamingowych, które nie są testami jakich, jakimiś super żyłującymi kartę graficzną. Dajcie znać, kto z Was poluje na 4090. Oczywiście, więcej testów podejrzewam tej karty będzie u mnie na kanale, może nie tej konkretnie, ale y, różnych 4090. -tek. To jak najbardziej udany model. Y, i tak jak już wam mówiłem niejednokrotnie jeżeli chodzi o 40-90, nie widzę sensu dopłacania do droższych modeli. Skoro taki model prezentuje tak świetne wyniki, no to pewnie Hall of Fame Edition będzie wersją do ekstremalnego OC, która będzie turbo dokokszona, ale będzie też dużo, dużo droższa, ale nie sądzę, żeby była w stanie zapewnić jakieś dużo lepsze odczucia z użytkowania niż ta karta graficzna. Świetne odczucia, świetne temperatury, świetna kultura pracy, nic więcej od układu chłodzenia bym nie chciał niż to, co oferuje ten zestaw, no i tak naprawdę po co dopłacać do czegoś droższego. Takie jest moje zdanie, ale Wy możecie napisać jakie jest Wasze to był mój test, krótki, bo krótki, znaczy sam filmik długi, ale test e, stosunkowo krótki, 49 przede wszystkim chciałem się zorientować jak ta karta sobie radzi czy jest warto do niej dopłacać no jest to pierwsza karta, która tak naprawdę oferuje nam takie bezproblemowe granie bez ray tracingu w 4K wcześniej 3090, 3090 Ti nie we wszystkich grach działały spokojnie na powyżej 60 klatkach, tu mamy spokojnie powyżej 60 klatk, klatek absolutnie w każdej grze i myślę, że przez następne kilka lat ta karta graficzna do grania w 4K będzie sobie świetnie dawać radę, a jak już będzie miała Lekkie momenty załamania, odpalamy DLSS-a trójkę i mamy tam taki boost do klatek, że głowa mała. Dlatego tego nawet nie sprawdzałem, bo moim zdaniem DLSS-3 to jest coś, co odpalamy, no już jeżeli kończy nam się ta moc podstawowa, coś jak Nitro w Nitro Speed, tak. Po co odpalać Nitro, skoro już i tak jedziemy na czele stawki i dopalać, dodatkowo wypalać ten cenny substytut, który daje nam więcej mocy, skoro tak naprawdę nie potrzebujemy jej na chwilę obecną. W ray tracingu, jakby ktoś chciał grać powyżej 60 klatek, to prawdopodobnie będzie trzeba odpalić DLSS-a. Natomiast chyba ja bym wolał grać w natywnych, no. Albo na quality DLSS, żeby jak najmniej tej ingerencji AI było w renderowanie klatek. Bo wiemy, że z dlss 3 są jakieś lekkie zgrzyty. Aktualnie były testy przeprowadzone, że ta, te, te dodatkowe, takie trochę fake klatki nie do końca są dobrze renderowane. Ale to jest temat na zupełnie inny film, więc dzisiaj go nie będę poruszał. Jeżeli chodzi o mnie, ja jestem zachwycony, bardzo fajnie, bardzo fajny model. I tym bardziej chcę jeszcze mocniej kupić dla siebie 40,90. Zobaczymy, jak 4080 w wersji 16 GB będzie sobie radzić, jeżeli chodzi o rozgrywkę w 4K, bo może będzie wystarczająca. Dobra, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Napiszcie mi, co byście więcej chcieli zobaczyć w takich testach. Być może będą one mniej gadane, a bardziej rzeczowe w kolejnych testach kart graficznych. Jakieś konkretne dane, jakbyście chcieli zobaczyć, to piszcie w komentarzach. Ja Wam za dzisiaj oczywiście bardzo dziękuję, życzę miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia. No cóż, oczywiście jutro. Cześć!